tutaj mamy taki zbiorowy napad tych przyrodników na pana Rafała, prawda? Bo pan Rafał mówi unikalność, ale niech się pan jeszcze wytłumaczy troszeczkę. Krótko przynajmniej, żebyśmy wiedzieli, co to jest ta unikalność. Nie, zanim się wytłumaczy, to ja myślę, że pan Rafał po prostu to, co powiedział przed chwilą w przerwie, jest dosyć istotne. Pan Rafał uważa, że nie znajdziemy wspólnego punktu do dyskusji, jeżeli my nie damy prostej, operacyjnej definicji, z czym ja się nie godzę, bo według mnie dusza jest czymś tak skomplikowanym, czymś tak niepojętym, nieopisanym, że każda definicja taka uproszczona to dusza gubi gdzieś temat. Określenie. W związku z tym określmy, dusza nad jest czym zupełnie rozmawiamy. Czymś, dla mnie czymś jest tak abstrakcyjnym i ja mówię, jest w tej chwili, co byśmy nie mówili, jak naukowo byśmy do tego nie podchodzili, to dusza jest kwestią wiary. Tylko my musimy znaleźć narzędzie, żeby to zracjonalizować. I być może my znajdziemy w przyszłości to narzędzie, a być może nigdy. To pojęcie duszy będzie się z pokolenia na pokolenie odsuwać jako nadal coś zupełnie abstrakcyjnego, będzie ewoluować, zmieniać się, ale my nie znajdziemy nigdy fizycznie czegoś takiego, jak jest dusza. Chyba żebyśmy usiłowali na przykład zmierzyć myśl, bo może dusza to jest myśl, co by pasowało trochę do definicji duszy pana Rafała, że to jest właśnie kwestia osobowości. No, bo myśl w tej chwili, no software, ale software to jest coś mierzalnego, to jest coś takiego naprawdę namierzalnego. Natomiast niech mi pan powie, niech pan zmierzy myśl, a myśl jest wytworem połączeń neuronów, czyli pochodzi rzeczywiście prosto z materii. Ale niech mi ktoś zmierzy tę myśl. Niech mi powie, gdzie ona się dokładnie rodzi, jaka to jest rozmowa białek czy genów, że powstaje moja myśl. Bo moja myśl jest wyrazem mojej duszy, prawda? Nie bez kozery mówi się, że oczy są oknami duszy, prawda? Bo ta myśl jest widoczna nie tylko w słowie, ale też i w wyrazie oczu. Spotkamy się za 100 lat. No, to no dokładnie, spotkamy się. To dokładnie... Może ja pracuję nad nieśmiertelnością, możemy się spotkać. I to myśli pan wtedy, że co? Że damy sobie z tym radę? Tak. No to 200 lat no, temu bo... nikt nie wyobrażał sobie, że żelazo będzie latać. Bo jak żelazo cięższe od powietrza może się unosić w powietrzu? A 100 lat temu nikt nie wyobrażał kiedyś sobie... Kiedyś Ziemia była płaska i nikt nie wiedział, że jest okrągła. Ktoś nie, tak dawno nie wiedzieliśmy, że nasz organizm jest zbudowany z komórek, prawda? Rzeczywiście. No to, ale to są te narzędzia, o których Zgoda, ja mówię. Ale my... Ponieważ ja mam takie techniczne podłoże, jako takie inżynierskie, można powiedzieć, to jednak jeżeli mamy coś konstruktywnie sobie między nami wykoncypować, to powinniśmy zdefiniować pojęcia, o czym konkretnie mówimy. Jeżeli mówimy o tym, że nie możemy zdefiniować pojęcia duszy jako takiej, która jest określeniem trochę literackim. W związku z tym zajmijmy się czymś, co można by powiedzieć objawami duszy. Nie, to świetny pomysł jest. Dobrze, osobowość jest objawem duszy. Świadomość jest objawem duszy. Myśl też jest objawem duszy, prawda? Skąd się bierze te objawy? No weźmy tego nieszczęsnego goryla, prawda? I tych genów, które tam podobno jest tylko 2% się różnimy od goryla. Goryl czy szympans? A nie, nie odgrywa roli. No to jest tak małpa człekokształtna, w każdym razie. A są jeszcze te babuns i tam różne inne, ale to nie odgrywa takiej wielkiej roli, dlatego że te 2% to może nie jest 2%, tylko to jest 50%, ponieważ większość genów jest nieczynnych w działaniu, w związku z tym może tam coś. Ale w gruncie rzeczy, jaka jest różnica między... Pan powiedział, że koty też mają duszę. Ja potwierdzam, mój kot gdzieś tutaj chodzi i on na pewno ma duszę. Przynajmniej ją stara się wyrazić. No to, ale do czego pan dąży? Chce pan nam powiedzieć, że co? Mamy się zastanowić, czy goryl ma duszę i jaka jest właśnie, czy ta granica między gorylem, czy szympansem, a człowiekiem jest ta bardzo płynna, czy jest bardzo wyraźna? Panią przymusić do przedstawienia precyzyjnej definicji. No dobrze, definicji. Już mnie pan zmusił. Ja już się zgodziłam na to, żeby powiedzieć, że powiedzmy, objawem duszy jest myśl. Nie samą duszą, ale objawem duszy jest myśl. Myśl świadoma. Oczywiście. Absolutnie świadoma i w związku z tym wydaje mi się, ale tu dla mnie powstaje problem. O ile jasne jest dla mnie, że kot nie ma tej myśli, to on nie ma duszy. Natomiast ja nie wiem, czy dziecko, które też tej myśli jeszcze prawdopodobnie zaraz po urodzeniu nie ma, czy ono nie ma duszy. Tak samo i starzec na drugim końcu, starzec, który ze względu na to, że ma różnego rodzaju choroby, które przejawiają się w demencji i w związku z tym prowadzą do takich umysłowych aberracji, czy ten starzec też nie ma duszy? Ale pani Ewo, ja bardzo przepraszam, mój kot
Ma myśli. Jak chce zjeść chrupki, nie, to im pokazuje łapą na chrupki. Nie, on się z panem komunikuje, ale on nie ma zdolności do abstrakcyjnego myślenia. Ale to jest pani stanowisko, teraz to jest takie stanowisko, że jak zamknę oczy, to dla mnie nikogo nie ma w tym pokoju. To znaczy, jeżeli ja czegoś nie jestem w stanie zbadać, to znaczy, że nie ma. Dlatego pani mówi, że kot nie myśli, no bo trudno zbadać myślenie abstrakcyjne kota i dlatego mówimy, że nie myśli. Natomiast etologia, nauka zajmująca się funkcjonowaniem, zachowaniem zwierząt, mogłaby niezwykle zadziwić wiele osób, pokazując, jak wyrafinowane i skomplikowane funkcje behawioralne mogą być udziałem nie tak wyrafinowanego systemu jak kot, ale, to ja chcę ale mrówka. Panu, jasne, ale ja chcę czy panu pszczoła. Powiedzieć, że szukanie tej operacyjnej definicji prowadzi do bzdur i absurdów właśnie. I nie będziemy w stanie się dogadać, jeżeli będziemy usiłowali wprowadzić tę duszę, definicję duszy w jakiś taki kanał. Ale pani powiedziała, że już znalazła i że to jest myśl. To teraz się pani nie, wycofuje? To ja, nie, ja, nie, ja znalazłam na życzenie pana i pana, żeby to po prostu znaleźć rzeczywiście wspólny temat do rozmowy, żebyśmy mogli się porozumieć. Ale to jest dla mnie, znaczy myśl może być objawem duszy. Tak a jak ja tutaj pan się zapytam życzył. O taką rzecz, ponieważ tutaj mamy specjalistę, psychologa społecznego. Co pan sądzi o duszy społeczeństwa? Tak, był taki pewien trend jakiś czas temu, żeby badać duszę narodów, charakter narodów. No i rzeczywiście robiono różnego typu badania porównujące różne, teraz to się nazywa nie dusza, tylko mentalność narodowa, porównuje się przede wszystkim społeczeństwa indywidualistyczne i kolektywistyczne. Polska jest tutaj miłym przykładem społeczeństwa pośrodku. To znaczy posiada dużo cech społeczeństwa kolektywistycznego z racji tego, że... Czy pan to opisuje jako cechy duszy Polski jako zbiorowości, Polaków jako zbiorowości? Jako ta dusza jest definiowana jako jakaś, zespół... Jakaś bzdura totalna jest. To znaczy Polacy mają inną duszę niż nasi sąsiedzi. Nie, mówimy o czym innym. Mówimy może o, ja nie rozumiem. Że grupę osób, nas troje, można potraktować jako pewien zespół. I my mamy wspólną duszę. I teraz narodowo. My zachowujemy się w pewien określony sposób z zewnątrz. Tak jak pan opisał duszę, że to jest zespół cech, prawda? To można powiedzieć, że nasz zespolik malutki, który teraz dyskutuje, ma jeden cel, w związku z tym możemy być traktowani jako zespół. Jesteśmy w jednym miejscu, mamy jeden cel, dyskutujemy nad czymś. Można potraktować... Drugi cel, żeby pani Krystyna była zadowolona. O, tak, oczywiście. Tak. Ten drugi cel musimy pamiętać o nim bardzo, bardzo. Już nie mówiąc o tych, którzy... To daleko nam jeszcze do tego, więc musimy przyspieszyć rzeczywiście. Przyspieszamy, tak? I teraz ta grupa ludzi może wytworzyć również opisywalny zespół cech, w jaki sposób ona się zachowuje. W związku z tym możemy mówić o tym, że pewna grupa ludzi określonych posiada coś w rodzaju duszy. W rodzaju opisu. Dobrze, ale posiada coś w rodzaju duszy, czy dlatego, że ta pewna grupa osób ma jakieś wspólne korzenie? Niekoniecznie. Czy dlatego, że się komunikuje ze sobą? Niekoniecznie. Mamy taki przykład. Mamy oddział komandosów, oczywiście amerykańskich, bo to są albo GROM, prawda? I teraz oni w określonych warunkach będą w określony sposób reagować. W zupełnie inny sposób będzie reagować w tych samych dokładnie warunkach grupa uczniów szkoły podstawowej numer 3 w Otrębusach. Prawda? W związku z tym możemy powiedzieć, że poddając bodźcami daną osobę, a w gruncie rzeczy to jest to, co pan robi, prawda? Obserwuje człowieka poddawanego bodźcami i mówi, o, dusza wyszła taka i taka, numer 48 łamane przez 68. My możemy poklasyfikować też w pewnym sensie zachowania społeczne grupy osób. Nie, no oczywiście. Jeżeli one są powtarzalne, indywidualne, jeżeli one są powtarzalne, tak, albo jeżeli możemy wyciągnąć pensetą cechy, które są powtarzalne, wtedy możemy mówić, oto jest duch narodu. No duch i tu wchodzimy w moją literackość, prawda? Oczywiście. Duch narodu, jasne. Tu już gubimy znowu racjonalizm i naukowe podejście do sprawy duszy, bo to się pewnie nie da na obecnym etapie. To chcę wam uświadomić, no i sobie A może istnieje uświadomić. Duch narodu, czy nie? Czy dana grupa Polaków na przykład zachowa się w odpowiedniej, w tych samych warunkach
inaczej niż grupa Niemców, inaczej niż grupa Amerykanów. Nie, ale ja myślę, że z narodem to jest tak jak z organizmem, prawda? Może istnieć duch narodu, tak jak istnieje duch poszczególnej jednostki. Ale to się łączy z tym, że po prostu organizm stanowi też zbiór jakichś komórek. I te komórki zachowują się w naszym organizmie tak, a nie inaczej. I one mają też tą wartość dodatkową, prawda? Bo nie jesteśmy czystą sumą tych komórek. Tak samo możemy sobie wyobrazić, że zbiorowość Polaków jest też zbiorem jakichś organizmów, które w pewnym momencie miały jakiś tam wspólny korzeń, prawda? Słowianie zasiedlili to, a nie inne miejsce, zakładając, że nie było emigracji, imigracji, to jednak ten wspólny korzeń mamy. I coś takiego istnieje, ale to siedzi w naszych genach właśnie, bo to siedzi w naszych genach. I kulturze. W naszych genach i kulturze, no jasne, czyli środowisku. I środowisku. Bo tak. To, co jest w takim razie duszą, to jest właśnie to. To, co mają do powiedzenia geny i na to nakłada się to, co ma do powiedzenia środowisko. Czyli mamy hardware, czyli słuchajcie, środowisko, tak, dochodzimy ale do... co to znaczy środowisko? Środowisko to znaczy powietrze, którym oddychamy, to znaczy człowiek, który siedzi obok mnie i wpływa, to znaczy śniadanie, które dzisiaj zjadłam, bo to wszystko, a nie zjadłam, właśnie nie miałam czasu, bo to wszystko właśnie wpływa na to, kim my jesteśmy. Czyli z jednej strony nasze geny, z drugiej strony to, co te geny, ich wyrażanie się, ich ekspresje, mówiąc biologicznie, to co daje nam całość, prawda? Czyli i tu dochodzimy do tego, co pan powiedział, że w związku z tym każdy z nas jest absolutnie unikalny. Natomiast słuchajcie, jak każdy z nas jest unikalny, to fajnie. A co z klonami? Powiedzmy teoretycznie. Co z ludzkimi klonami? Genotyp mają takie klony, teoretycznie mówimy cały czas, identyczny. Dusze mają też identyczną. Czy dusza w takim razie u nich się sprowadza tylko i wyłącznie do środowiska? Bo klony nie są identyczne. Mimo identycznych genów, one są na pewno różne. Ta różność polega z wpływu środowiska. No właśnie, i gdzie jesteśmy z duszą? Czy to jest rozdwojona dusza, zmodyfikowana jedna? Nie, czy to są dwie różne dusze? Na temat duszy klonów, no, to pani pozwoli, że będzie się mój klon wypowiadał. Ja się nie będę wypowiadał. No to znaczy, dobrze, pan ma nie, też bogatą literaturę na temat bliźniaków jednojajowych, które są klonami, w związku z tym, o czym my mówimy. Absolutnie. Jest, to są wiadomo, czyste, naturalne to są, klony to bez są żadnych manipulacji. Klony. Znowuż media tam na rozrabiały, a mamy tutaj doskonały... Znowuż, jest kwestia definicji duszy. Prawda? Mnie się wydaje, że dochodzimy no, do pewnego dajemy konsensusu. Sobie nie damy z tym rady z definicją duszy. A mieliśmy przejść do następnego etapu. Moment, pójść na kompromis. No to pójdźmy na kompromis. No rozumiemy, że konsensus w tym układzie duszy. Dusza jest pewnego rodzaju zbiorem, opisem zachowań w danym momencie, w danym środowisku albo danego osobnika, albo nawet zbiorowości osobników. Ale nie w danym momencie, bo to mówilibyśmy, że mamy 3000 dusz na minutę. Niekoniecznie. Dusza może się zmieniać. No tak jak osobowość się zmienia. No. Tak jak osobowość się zmienia. To pana to... pattern związany z tym dżentelmenem, któremu przestrzeliło łeb, przebrałem głowę. Co się stało? Zmienił się profil osobowościowy. Dlaczego? Bo mechaniczne uszkodzenie czegoś. Dusza, czyli jemu się zmienił, albo czyli został pozbawiony. Czyli w naszej nomenklaturze pozostał sprawnie funkcjonującą maszyną do jedzenia, wydalania, spania i wykonywania pracy fizycznej. Dobra, tak to każdy z wielu starszych ludzi, którzy w ten sposób się starzeją, są sprawnymi maszynami pozbawionymi duszy. No bzdura, nie możemy. To jest odhumanizowanie z kolei wszystkiego. No. No nie możemy godzić się na to. A nie, dlatego... ale jeżeli byśmy potraktowali sprawę jeszcze inaczej, że mamy tego człowieka składającego się z dwóch części w gruncie rzeczy. Taki coś w rodzaju, to się chyba nazywało centaur, prawda? Jest część zwierzęcia i część człowieka. Człowiek właściwy jako syreny świadomość. Były. Syreny tak. Były takie różne inne, takie gryfy i tak dalej. I teraz jeżeli pomyślimy sobie o czymś takim, że my jesteśmy przepleceni, to znaczy człowiek właściwy jest przeplecony z animalem, który jest w środku. Prawda? I ten człowiek właściwy to w gruncie rzeczy to jest ta świadomość, którą my mamy. Czyli dusza. Możemy to tak nazwać. Przecież to są wszystko słowa. My mówimy o słowach, o definicji słowa. Pani Krystyna nam powiedziała, słuchajcie, porozmawiajcie o pewnym słowie. Jakim słowie? D-U-S. Z-A. Wiecie co, mnie się zaczyna klarować pojęcie duszy. Człowiek jest, tak jak każdy żywy organizm, ma swoje geny, prawda? Nazywamy to genomem. I te geny
decydują o tym, że mamy taki, a nie inny kolor oczu, taki, a nie inną tuszę i że taki, a nie inny rozum. Ja to mój słaby punkt, boku, więc prawda? Mogę sobie tutaj. To... Od duszy do tuszy. No właśnie, to tak po kobiecemu. No i, ale żeście mnie zupełnie wytrącili. Nie. I chodzi o to, że my to już mniej więcej znamy. Wiemy w dużej mierze, który gen odpowiada za które cechy, a tym samym za które zachowania nasze możemy przypisać genom, przypisać pewne białka, prawda, białka funkcjonują i tak dalej. Natomiast słuchajcie, mnie się wydaje, że dusza być może jest coś pomiędzy tymi genami, czego my jeszcze absolutnie zupełnie nie umiemy złapać, nie umiemy opisać, coś, co nam wymyka się w tym momencie jeszcze, ale jak znajdziemy narzędzia, to wtedy badawcze, to wtedy może dojdziemy do tego, co jest pomiędzy tymi genami. Ale jedno jest oczywiste, chyba dla nas wszystkich, że absolutnie dusza jest wytworem materii. Nie jest czymś, co zostało nam gdzieś przez kogoś coś dane z góry. To jesteśmy my, to jest wytwór materii. Cytowany przeze mnie Antonio Damasio napisał wyborną książkę pod tytułem Błąd Kartezjusza, w którym właśnie odchodzi od dualizmu i opowiada się za monizmem. Nie ma rozbicia na psychę i na somę. Nie ma duszy i ciała. No tak, ale to jest to jest ciało, które tworzy duszę. Mnie to odpowiada, nie, to jest jak najbardziej. Centaur. Takim tym. Ale proszę zwrócić uwagę na taką rzecz jeszcze. Mówimy o hardware'ze. I software'ze. Software'ze, prawda? No, jak to zwał, tak i teraz przeglądarce internetowej. Na przykład. Bardzo i teraz popatrzmy na to z tego punktu widzenia. Jeżeli naciśniemy na klawisz jakiś w komputerze, to otrzymamy konkretny skutek na ekranie. Prawda? Pamiętacie takie opowieści Życie po życiu? No pewnie. Zobaczcie, co się działo. W zasadzie objawy tych reporterów, którzy wykraczali w cudzysłowie poza życie, były bardzo podobne. I mówili, a to znaczy, i to jest dowód na to, że tam jest tak w taki... Moment. I teraz dla mnie to jest procedura zamykania komputera. Nie. Jak zamykamy komputer, to się dzieją pewne rzeczy, które my możemy oglądać na ekranie. Jeżeli potrafimy zatrzymać zamykanie komputera, prawda? To każdy, kto zamykał komputer, a przerwał, to mówi, a no tak, to najpierw się tam przyciemnia ekran, potem się pojawia taka jakaś tam, taki obrazek. Czym są w gruncie rzeczy marzenia senne? Och, to już w ogóle temat może i nie da rady tutaj rozwinąć. No czym są? Ale ja nie złapałem tej metafory. Ja też nie złapałem do końca. Tak, bo... o co chodzi z tym zamykaniem i jak to się ma do duszy? No przecież przy zamykaniu komputera dusza umyka. Ale co, zamykanie to, że nam się świadomość odłącza i idziemy spać? No prawdopodobnie. Czyli, że w trakcie snu nie mamy duszy? No tak. Może. Już nie mają starcy, nie mają dzieci duszy, nie mamy w trakcie snu duszy. Dokładnie, nie dlatego, mamy w trakcie że przez jedną trzecią duszy, swego życia nie mamy duszy. Tak? Znowuż, zauważcie, że my dyskutujemy. Za przeproszeniem, to też nie mamy prochów, duszy. Też nie mamy. Tak, albo zmienia się. Jeszcze są martwe dusze. I są jeszcze martwe dusze w dodatku. Bo po prostu znowuż musimy wrócić jeszcze raz do definicji, o czym my rozmawiamy. Albo o słowie, albo o świadomości. Nie, ja myślę, że nie może być takiego prostego przełożenia. Dusza równa się świadomość. Dusza, tak jak mówiłam, równa się myśl. Dusza równa się osobowość. Ja się na to nie godzę. To ja nie potrafię w ten sposób myśleć. To sprowadza nas do schematycznego sposobu myślenia. I zaczniemy się gubić w tym wszystkim. Dobrze. Znaczy, gubić się i tak będziemy. To ja przepraszam, ale... bo ja wrócę do punktu pierwszego. To wobec tego musimy uzgodnić, o czym my rozmawiamy. Bo być może dusza jest tak skomplikowaną konstrukcją myślową i słowem tak skomplikowanym, że powinniśmy w tej chwili zatrzymać naszą dyskusję, przemyśleć i zacząć od początku. No może powinniśmy, ale może my powinniśmy się zastanowić właśnie jednak o pochodzenie duszy, bo być może
słuchajcie, dojdziemy tutaj do absurdów, do absurdów, jeśli chodzi o mój sposób myślenia racjonalny, że on zostaje zaburzony. Być może po tej rozmowie ja zacznę wierzyć, że dusza została nam dana przez kogoś, że to jest coś, co dostaliśmy do w ogóle. Do tego chciałem wrócić, ponieważ ja się przeciwko temu i pani buntuję, powiedziała dane, ale... I pan powiedział dane. Ale ja nie, ja mogę zmieniać swoje poglądy. Ja nie jestem krową i bardzo proszę, więc ja tylko się ucieszę. Ja bym apelował o to, żeby tutaj pójść na ustępstwo. Proszę zobaczyć, jaki zrelaksowany jest pan profesor, jak ja się dobrze czuję, bo mamy proste, jasne, trochę uproszczone definicje. A ja się źle czuję? A pani profesor jest cały czas rozdarta poznawczo, że tak powiem. A bo ja jestem w ogóle jednostką rozdartą wewnętrznie, proszę pana. Tak, to trzeba sobie upraszczać życie. Życie jest tak skomplikowane, że trzeba sobie uprościć. Ja jestem osobą rozdartą i to już jest część mojej osobowości, czyli duszy pewnie. Płatów. Taką mam duszę, inną niż pan ma duszę. O rany, płaty przedczołowe. Jak biolog oczywiście może mówić o płatach przedczołowych, możemy zejść niżej do pojedynczej komórki jeszcze.